Witajcie w kolejnym vlogu. Vlogu, który rozpoczyna się w piątek 24 listopada. Dość późno, bo jest już godzina 22:40. Choć vlog się zaczął o godzinie 21:00, tam z haczykiem chyba było, albo przed 22:00, jak usiadłam do komputera. W tym świetle się wydaje, że jest żółty, a jest biały. I tak, tutaj jeszcze linki powklejałam i zaraz będziemy publikować spóźnioną recenzję. Pan Brum obchodzi Boże Narodzenie. Miała się pojawić rano, ale z racji takiej, że wczoraj był strasznie chodzący dzień. Nie było nas praktycznie w ogóle w domu z Oliwką. Dopiero późno po południu z Tincią, po przedszkolu już późno wróciłyśmy, jak już właściwie robiło się ciemno. I szczerze mówiąc, to po prostu już nie miałam kiedy tego wszystkiego pisać, a wieczorem nagrywanie i w ogóle i... Ach. Dużo pracy teraz mi się zrobiło. Dzisiaj tak samo, dzień bardzo, bardzo poza domem, a tutaj mam pana Bruma. Pana Bruma, który zaraz się pojawi na www.dzieciaki-testują.pl. I codziennie w ogóle publikujemy teraz zimowe i świąteczne książki. Pan Brum, piątek. Na sobotę właśnie się renderuje film o Gwiazdkozaurze. Tutaj on się robi jeszcze 3 minuty, 3,5 minuty niecałe. I będziemy wysyłać na YouTube'a i pisać. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze trochę mi się uda napisać. Planuję posiedzieć jeszcze ponad pół godziny ze 40 minut. Na razie spać mi się nie chce, więc korzystam. Piszę i w ogóle. No, a przed nami dość aktywny weekend również, więc zabierzemy Was chyba z sobą. Zobaczcie, gdzie pojedziemy, ale to chyba w niedzielę, także bądźcie z nami i oglądajcie dalej. Dziś 25 listopada. Olisia ma 2 latka. Mimo że była imprezka, przyszła babcia, przyszedł dziadek i przynieśli jej ślimaczkę. Także nasz Oliś dzisiaj oficjalnie kończy 2 latka. My już w domku, gdzie dzisiaj byłyśmy? U naszej babci Doni. U babci Doni, u prababci i u babci. I teraz się zabieramy za nagrywanie na kanał Agu TV. Co tu mamy? Stiker ze Star Wars, a tutaj jaja Psi Patrol. Jaja, jogurty. Waniliowe oczywiście. Waniliowe, nie, ale chyba na święta, ulubię. Świąteczna edycja, bo one mają świąteczne kapelusze. I takie tutaj, znaczy te świąteczne kapelusze powiedziałam. Czapki Mikołaja i takie laski, więc zabieramy się za nagrywanie rozpakowań na Agu TV. Świąteczne. Świąteczne. Pokaż, co tam było w tych rozpakowanych. Tutaj mnóstwo tych śmieciochów. I w jogurcikach biedronkowych są stickersowe Psi Patrole. A pokaż naszą kolekcję Star Wars. Co szukasz? Tam są jogurty. Pokaż kolekcję Star Wars. Rozpakowania są na Agu TV, jak już mówiłam. Tutaj nie będziemy takich filmików wrzucać. A to nasza kolekcja Star Wars. Brakuje dwóch oczywiście. Tak jest. Gdzie on wskoczył? Szturmowiec Śnieżny brakuje i Admirał Akbar brakuje. Tutaj kostka, bo sobie gramy w tą grę. No. No niemożliwe, mamy prawie wszystkie. A dopiero ile? Tydzień? Tydzień z haczykiem chyba. Czy nawet nie cały tydzień. Stickersy są. Tak to jest, jak się robi. Nie cały tydzień. Mnóstwo zakupów przed świętami. No. Także ten. Kupicie
jeszcze mnóstwo warzyw albo owoców, dostajecie dodatkowego stickera. Tak jest, ale jestem bardzo zdziwiona, jestem w ogromnym szoku, że w miarę mało powtórek. Trochę tam powtórek mamy, pokaż tutaj te powtóry. O, ja kilka dałyśmy kuzynce Madzi. Kilka dałyśmy Madzi, coś tam dziadkowi dałaś, nie? Tyle mamy tych powtóreczek. Tego, no. Tego i tego. Tak jest. I Madzia chyba też te same dostała, nie? Coś mi się wydaje. Jeszcze któregoś. Jeszcze któregoś. Dobra. Tylko tych dwóch. Tak jest. W każdym razie jak na tyle stickersów, tylko tyle powtórek, no to moim zdaniem jest ekstra. Jest fantastycznie. Chyba będzie nasza pierwsza w całości kolekcja, jak się uda jeszcze te dwa znaleźć. Bo chyba nie mamy wszystkich. Smurfy nie mamy wszystkich, nie? No, smurfy nie mamy. Warzywno-owocowych? Chyba też nie. Warzywno-owocowych też i nie mamy. I tych potworzaków, zwierzaków też. Potworów, zwierzaków. Także za oknem już ciemno. Właściwie to za oknem jest już czarno. I pada deszcz. My wróciłyśmy do domu. I co? Na szczęście przed straszną ulewą. Przed straszną ulewą idziemy się bawić. Pa! Byliśmy dzisiaj w Ikei, ale nie pokażę Wam, co kupiliśmy, bo planuję niedługo już dokończyć tak na tip-top pokój dziewczynek i dopiero wtedy Wam pokazać, także musicie mi wybaczyć, ale na tym kończymy tego vloga, kończymy już ten filmik, a co takiego kupiliśmy, no to zobaczycie we vlogu, w którym będzie pokój dziewczynek, no już niebawem, także dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie nas, to nie przegapicie kolejnych vlogów i nie tylko, bo zapraszam Was już na kolejne dni na recenzje zabawek i książek i gier dziecięcych. Trzymajcie się, pozdrawiam!